Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was, Mateczek na kolejnym kursie programowania. Tym razem chciałbym przedstawić swoją bibliotekę do komunikacji ze sterownikami PLC. Przy okazji napisać króciutki program demonstrujący jej działanie. A więc zaczynamy. Aplikacja Qt Widgets. Aplikację na dysku D zapiszemy. Marek. Programu Qt. Folder. Nazwiemy ją test. Biblioteka ta na razie jest to pierwsza moja wersja. Być może będę ją rozwijał w zależności od potrzeb. Więc startujemy. Aplikacja domyślna została wygenerowana. Najpierw przygotujemy formatkę. Do formatki dodamy tak, dwa przyciski. Przycisk pierwszy będzie ustawiał bit. Set bit. Teraz db1.1. To jest tylko nazwa, żeby było wiadomo, co robi. Drugi przycisk będzie zatrzymywał wątek. Teraz dodamy checkboxa. On będzie monitorował stan bitu. Oraz line edit. W okienku tu będziemy monitorowali stan słowa. I label. D, B, W. 2. Czyli takie słowo. No to mamy taką z grubsza formatkę przygotowaną. Cztery rzeczy. Przejdźmy jeszcze na Central Widget i wyłączmy go. Tutaj w opcji Enable. Teraz Central Widget. W opcji Enable. On się cały teraz deaktywuje. I mamy taką oto formatkę. Dobrze. Czas przejść do dodania biblioteki. Więc tak, prawym przyciskiem dodaj bibliotekę, biblioteka zewnętrzna, dalej, będzie to akurat pod Windowsa, bo tu mamy symulator, przeglądaj, katalog z biblioteką, mamy plik biblioteki, on jest do linkowania statycznego, na czysto, dalej, płytka została dodana, sprawdźmy, czy nam się projekt skończył w tej wersji. OK. Teraz tak, ponieważ będziemy korzystać z połączenia internetowego, więc network. I coś, co muszę obejść, a mianowicie linkowanie z biblioteką Winsource. OK. To powinno być na tyle. No to zaczynamy pisać nasz program, który skorzysta z biblioteki. Na początek nagłówki, czyli include. Core i nasza biblioteka PLC. OK. Spójrzmy wskaźnik na strukturę naszej biblioteki. Wskaźnik. Teraz tak. Będziemy potrzebowali wygenerować sloty dla przycisków. Przejdź do slotu. I dla drugiego tak samo. OK. Dodatkowym slotem, który będziemy korzystać, to data update. W momencie, kiedy biblioteka ponownie pobierze dane, zgłosi sygnał, że dane zostały uaktualnione. Slot oczywiście trzeba podać refaktoryzacji. Dodaj definicję w menu. Zostało dodane. No i tak. Na początek stwórzmy obiekt z opisem naszego sterownika, czyli PLC Trip. PLC
Action. Teraz tak, na adres IP 192.168.0.66. Blok danych to jest adres mojego komputera, później powiem dlaczego. Blok numer to będzie DB1. Block size, czyli 4 bajty pobieramy od początku. I strukturka, aha, strukturka na nasz blok DB, którego jeszcze nie stworzyliśmy. Wskaźnik, adres. O, teraz nie stworzyliśmy bloku danych, to teraz go stwórzmy. Nasz blok DB. I teraz stwórzmy, na początek będzie to słowo PLC Word. PLC Word. I będzie tak, dwukropek, 15 bitów wolnych i jeden bit, który będzie się jako checkbox objawiał. Okay. I jakieś słowo. Ok. Czyli mamy blok DB, który będzie się składał z 15 bitów, przy czym ostatni nas interesuje, to będzie nasz checkbox. I jakieś słowo. No to tak, czyli tu już jest to zarejestrowane. Teraz trzeba stworzyć nasz obiekt plc równe net plc skip i plc ok, czyli stworzyliśmy opis naszego plc i teraz połączenie. No i gdy już to, to teraz PLC, ponieważ jest to wątku. A w tym momencie startujemy wątek i nasz obiekt naszej biblioteki będzie się zajmował już zbieraniem danych. Czyli co, na początku ten buton pierwszy klakiet miał ustawić bit, więc plc bit, a ten bit to miał być 1,1. Ok. Buton drugi miał zatrzymać wątek. Update, update mieliśmy zaktualizować nasze formatki, czyli UI. Checkbox, set, checket, ustaw znaczek i teraz nasz znaczek będzie z db.checkbox. I teraz to jakieś słowo drugie, które mamy pobrać ze sterownika. UI, line edit, set, text. Numer. Numer. I teraz DB. A. P. PLC word to in. Zresztą zaraz zobaczę, jaką mam tą funkcję. PLC word to int, kopiuj, nie wiem dlaczego mi nie podpowiada, Ctrl C, to jest funkcja, która, ponieważ PLC ma troszkę inną sekwencję danych, więc funkcja, która przestawi, PLC word to int i teraz db, jakieś słowo, czyli ustawi nam w okienku.
No i prawie by wszystko było ustawione, gdyby jeszcze trzeba dokonać połączeń, czyli connect slot signal. A więc connect. Pierwsze to data update. Connect. I teraz tak. Nadawcą sygnału będzie nasz obiekt PLC. PLC przecinek signal. Jakie mamy sygnały? Data ready, czyli że zaktualizował dane. Łączymy z this. Przecinek slot. Data update. Czyli w momencie, gdy nasza biblioteka pobierze, zostanie wykonany slot data update. Connect. Następnie musimy ten, że się w ogóle program połączył ze sterownikiem. A więc też nadawcą będzie PLC. Przecinek signal. Connected. To, a mianowicie na początku deaktywowaliśmy Central Widget, więc teraz w momencie, gdy nadejdzie połączenie, pokażmy ten Central Widget. Czyli nadawcą będzie this, odbiorcą sygnału będzie this. Slot, nie, przepraszam, Central Widget, UI. Central Widget, jego slot. Set enable. Mamy dwa połączenia. Pierwszy update, drugi ten. No i dobra, zobaczmy, czy nasz program się skompiluje. Program się skompilował. Czas przejść do działania. Odpalmy tak, symulator sterownika. Odpalmy Simatic Manager. Mam tu już przygotowany DB1. Pokażę Państwu. O, mamy tu tak, jakieś słowo na DBW2 i 16 bitów pojedynczych. Więc zamkniemy. Grajmy ten bloki do sterownika, PLC download, do symulatora właściwie. No i byłoby to na tyle, gdyby nie fakt, że nie można się bezpośrednio połączyć ze sterownikiem za pomocą tego protokołu, więc pomocą, tak dla potrzeby tej prezentacji, przyjdzie nam taki program jak Net2PLC-SIM. On po prostu pozwala symulować, dostać się za pomocą internetu do symulatora PLC. Uruchom jako administrator. No i dodamy serwer. 66 to jest adres IP naszego komputera, mojego dokładnie. Tu jest adres sterownika, jaki sobie tam przyjął. OK. No i start server. W tym momencie mamy już ten protokół, transmisję między Ethernetem a PLC SIM-em. Dobrze. Bloki zostały wgrane, więc czas uruchomić nasz program. O, widzimy, że interfejs mamy aktywny. DBW2.0, wszystko jest wyzerowane. Teraz tak. PLC. Monitor Modify Variables. Najpierw to dodam, jakie słowo było w DBW2, DB1, DBW2, decimal i nasz bit, który nas interesuje, to DB1, DBX, 1, 1, ten, co będzie ustawiany i drugi, ten, co będziemy monitorować, DB1, DBX, 1.7. Włączamy monitoring już samego sterownika. Wszystko mamy na zero. Pokażmy teraz program. Na początek test funkcji set. Widzimy, DBX11 ustawił się, czyli nasza wizualizacja taka prymitywna działa. Teraz sprawdźmy, czy działa monitor DBX17, a mianowicie przełączmy tu Modify to One. Widzimy, o, teraz mogę nawet rozklikać, on za każdym razem się aktualizuje. Czyli to też działa. Teraz słowo. DBW2, wpiszmy jakąś wartość 123 i wyślemy do sterownika 123. 1238. Wyślemy do sterownika
Wszystko, czyli trzy nasze funkcje zostały już przetestowane i działają. Jeszcze raz modify to 0. I nawet jak próbuję kliknąć, to co okres odświeżania, po prostu nasz program, nasza biblioteka sama z siebie odświeży to. Na uwagę zasługuje fakt, że ponieważ cała komunikacja biblioteka odbywa się w oddzielnym wątku, więc okna nie przycina częstymi odwołaniami. Teraz chcemy zobaczyć, co się stanie w momencie, gdy zerwiemy połączenie. Czyli damy stop serwer. O, automatycznie nam się dezaktywował, ponieważ biblioteka wysłała sygnał connection files i przy pomocy ten central widget uległ dezaktywowaniu. To samo by się stało, gdybym nacisnął stop trial. Dziękuję za uwagę, szczęść Boże, do usłyszenia, cześć.